ESG – nowe podejście do raportowania niefinansowego, ewolucja dla liderów rynku i rewolucja dla wszystkich pozostałych firm. Naprawdę dla wszystkich. Dlaczego warto się zająć już teraz ESG? Jakie wyzwania mogą być z tym związane? Jak radzą sobie z tymi wyzwaniami liderzy i z tymi wyzwaniami, które dopiero na nich czekają? Jak mogą pomóc liderzy, którzy wspierają swoje łańcuchy dostaw i swoich interesariuszy? Zapraszamy do relacji z naszej debaty. Wkroczyliśmy w nową erę konkurencyjności klimatycznej, czy też szerzej rzecz ujmując, konkurencyjności w zakresie czynników ESG. Spółki, które nie zbiorą właściwych danych, nie uwiarygodnią ich, te dane nie będą na właściwym poziomie dla odbiorców, zwyczajnie nie przetrwają, bo odbiorcy nie będą chcieli kupić ich produktów. Ale dobrą stroną przygotowania się do raportowania ESG jest to, że dzięki temu mamy dużo więcej informacji w spółce, które możemy wykorzystać w czysto zarządczych celach. Jeśli na przykład spółka właściwie zidentyfikuje swój łańcuch wartości, jest dużo lepiej przygotowana do konkurowania niż inne spółki. Na przykład w sytuacji, kiedy wystąpiła pandemia COVID-19, spółka, która wiedziała, gdzie są wydobywane surowce, gdzie one są przetwarzane, które transportowane, w dużo lepszy sposób była przygotowana do pandemii niż spółka, która wiedziała tylko, od kogo kupuje, nie wiedząc zupełnie, gdzie to jest produkowane, przetwarzane i tak dalej. Branża, w której działa LPP, jest bardzo rozproszona i mając to na uwadze i wiedząc, jakie cele stawiamy sobie w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, wiemy, że musimy wspierać również naszych dostawców w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i celów osiągania celów klimatycznych. Dlatego między innymi od 2019 roku realizujemy program Eco Aware Production, w którym jakby wspieramy naszych dostawców, nasze fabryki do tego, aby działały w sposób bardziej zrównoważony, jeżeli chodzi o zasoby naturalne oraz o zużycie energii. I takie fabryki, które chcą dołączyć do programu Eco Aware, mogą liczyć na nasze wsparcie, na nasze audytowanie oraz wskazówki do tego, jak mogą działać w takim zakresie. I myślę, że aby osiągać cele zrównoważonego rozwoju, niezwykle ważne jest to, żeby właśnie patrzeć na cały swój łańcuch dostaw i patrzeć, w którym elemencie możemy jako firma, jako osoby, które zamawiają pewnego rodzaju produkty i usługi, wspierać swoich poddostawców. Najwięksi inwestorzy oczekują aktywnej odpowiedzialności od firm, w które inwestują i są bardziej skłonni do finansowania spółek z dobrymi wynikami ESG. Z prowadzonych badań wynika, że 65% inwestorów twierdzi, że korzysta z ocen ESG regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. I dlatego nam też jako odpowiedzialnej spółce giełdowej bardzo zależy na budowaniu relacji z inwestorami, ale także transparentności, więc dużą wagę przykładamy do ratingów i ocen ESG do naszego raportowania. I to, co jest najważniejsze, nasza transparentność i podejście do rozwoju właśnie w sposób zrównoważony jest istotne nie tylko dla inwestorów, ale także dla naszych klientów, partnerów i przede wszystkim pracowników, którzy także chcą pracować w firmie odpowiedzialnej społecznie. Raportowanie jakby jak najbardziej jest konieczne. To wcześniej się zderzaliśmy z tym, że właściwie nie było jakichkolwiek standardów, także cieszymy się, że one są wypracowywane. Wierzymy, że jesteśmy grupą, która jest zdolna do tego, żeby sprostać temu wyzwaniu. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę, że to też my nie stawiamy tylko i wyłącznie na standardy. My dalej stawiamy na dialog, na komunikację z naszymi interesariuszami, inwestorami i innymi instytucjami finansowymi. I w tym dialogu my musimy też określać, jakie są ich oczekiwania, to co dla nich jest najważniejsze. Tak? Jakby raportowanie to jedno, ale to, w jakim kierunku ma się zmieniać firma, to też powinno wynikać z ich oczekiwań. Jakby też dlatego relacje inwestorskie są w to zaangażowane. Dodatkowo, jeżeli mamy cały proces uzyskiwania informacji z zakresu czynników ESG, to jest proces raportowy, który odbywa się w firmie. Natomiast później musimy dostarczyć te efekty do tych, którzy są nimi zainteresowani.
firmy, także z sektora MŚP, te, które chcą się rozwijać, muszą już dziś zmapować ryzyka ESG i przedstawiać konkretne mierzalne dane w zakresie np. emisji szkodliwych gazów cieplarnianych czy polityk pracowniczych. Te podmioty, które lekceważąco podejdą do kwestii ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i CSR-em, stawiają się niejako na własne życzenie na przegranej pozycji. Dziś już nie czas na dobrowolność, konieczne są pilne działania na rzecz klimatu, środowiska, społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Grupa Raben raportuje wskaźniki niefinansowe już od kilku lat. Widzimy w tym ogromną korzyść, ponieważ jest to pewna forma komunikacji z naszymi kluczowymi interesariuszami. W ostatnim czasie również jest to forma komunikacji z naszymi kluczowymi klientami, którzy pytają nas o konkretne cele i ich realizację, a poprzez nasze raportowanie możemy im te wskaźniki pokazywać i udostępniać. Grupa Raben w 2021 roku otrzymała kredyt połączony ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że marża jest uwarunkowana od realizacji celów z obszaru ESG, czyli z obszarów zrównoważonego rozwoju. Raportowanie i wskaźników i monitorowanie tych celów pozwoliło nam ten kredyt otrzymać.